Witamy w kolejnym odcinku Bohaterów Historii. Tym razem naszym bohaterem będzie szlachcic Jan Działyński ze słynnej rodziny Działyński. Jan Działyński urodził się około 1590 roku i pieczętował się herbem Ogończyk. Jego rodzicami byli Stanisław i Helena z plemieńskich. Miał kilkoro rodzeństwa brata Michała Erasma, biskupa kamienieckiego, brata Stanisława, kasztelana gdańskiego oraz brata Mikołaja. I właśnie z braćmi Stanisławem i Michałem w 1602 roku rozpoczął naukę w kolegium jezuitów w Braniewie. Gdy skończył edukację, trafił na dwór polskiego monarchy Zygmunta III Wazy. Jan Działoński to przede wszystkim żołnierz. Uczestniczył w wielu wojnach z Rosją oraz ze, Szwe ze Szwecją na początku XVII wieku. W 1620 roku Sejm powołał go na członka rady wojennej, która e, działała przy Hetmanie Chodkiewiczu w czasie wojny z Turcją. I właśnie w czasie tej wojny z Turcją przebywał w oblężonym Chodzimi. Następnie w 1624 roku za swoje zasługi militarne Stany Pruskie postulowały, aby Działońskiemu przyznać nagrodę za jego sukcesy wojskowe. Otrzymał dwa lata później w dzierżawę dochodową ekonomię rogozińską. W czasie kolejnych lat, w czasie kolejnych wojen ze Szwecją walczył na czele własnej chorągwi husarskiej w Prusach Królewskich. Za sukcesy wojskowe otrzymał w 1628 roku starostwo puckie i była to forma właśnie nagrody za jego sukcesy wojskowe, ale jednocześnie zobowiązanie Jana Działyńskiego, aby bronił wybrzeża w przypadku desantu wojsk szwedzkich. W 1635 roku kolejny polski monarcha Władysław IV Waza zobowiązał Jana Działyńskiego do pomocy przy modernizacji okrętów królewskich oraz utrzymywania ich. Załóg. W trakcie planowanej na rok 1646 wojny z Turcją Działyński w tych planach był bardzo aktywny i miał uczestniczyć w tej wojnie jako dowódca kolejnego oddziału wojskowego. Jak wiemy, do tego konfliktu nie doszło. Ale Jan Działyński to również aktywny polityk, nie tylko żołnierz. W 1616 roku został posłem na Sejm z województwa chełmińskiego i był jednym z najbardziej aktywnych posłów. Następnie w kolejnych latach od 1632 do 1646 wielokrotnie był marszałkiem Sejmiku Generalnego Pruskiego. W 1632 roku wspólnie z Pawłem Działyńskim dążył do przekształcenia Sejmiku Województwa w Sejmik Generalny. Wiele razy był deputatem do radomskiego Trybunału Skarbowego, gdzie reprezentował województwo chełmińskie. Był również przeciwnikiem miast Torunia oraz Gdańska. Uważał, że te ośrodki miejskie nie powinny mieć tak dużej roli, nie powinny odgrywać tak dużej roli Rzeczpospolitej. Uważał, że te miasta, mieszczanie tych miast właśnie atakują katolików i domagał się ukarania Gdańska i Torunia. Będąc marszałkiem Sejmików Generalnych, zawsze naciskał posłów miejskich, aby ci wyrazili zgodę na płacenie większych. Podatków, które miały być m.in. przeznaczane na rozbudowę floty czy wojska Rzeczpospolitej. W 1638 roku został powołany w skład komisji mającej ustanowić cło morskie. Jan Działyński to nie tylko żołnierz, aktywny polityk, ale również samorządowiec, używając dzisiejszego języka. Był starostą i wojewodą. Był starostą pokrzywnickim, płuckim i kowalewskim. I jako starosta tych trzech starost bardzo mocno, bardzo dobrze troszczył się o stan gospodarczy powierzonych mu terenów. Między innymi w starostwie płuckim zasiedlił nowe tereny, sprowadzając kolonistów z Pomorza Zachodniego, a do starostwa pokrzywnickiego zaprosił olędrów, osadników holenderskich, którzy mieli przyczynić się do melioracji właśnie w tym regionie. W 1647 roku otrzymał nominację na wojewodę Chełmińskiego. Jan Działyński był znany również z częstych procesów ze swoimi sąsiadami oraz z chłopami, m.in. ze starostwa Puckiego. Bronił interesu katolików w miastach pruskich, o których wspominaliśmy, m.in. w Toruniu oraz w Gdańsku. W swoich ziemiach, m.in. w Okoninie oraz Rogoźnie, odrestaurował oraz wyposażył zniszczone w czasie wojen ze Szwecją kościoły. W farze grudziąskiej wzniósł kaplicę rodową. Dwukrotnie wchodził w związki małżeńskie. Najpierw jego wybranką serca była Anna Kuczborska, a następnie Justyna Knutówna. Jan Działyński zmarł w Pokrzywnie 11 marca 1648 roku i został pochowany w kościele świętego Mikołaja w Grudziądzu. Jan Działyński pochodził ze słynnego rodu Działyńskich z Działynia koło dzisiejszego Golubia Dobrzynia. Protoprastą tego rodu był podkomorzy Dobrzyński Piotr z Działynia i to od niego rozpoczyna się historia Działyńskich. W kolejnych wiekach Działyńscy rozprzestrzeniają się na okoliczne ziemie, czyli z Mazowsza, z ziemi Dobrzyńskiej, trafiają właśnie do Prus na Pomorze. Następnie trafiają także do Wielkopolski. Jest to wiek XVII. Ostatnim męskim przedstawicielem magnackiej linii wielkopolskiej był Jan Kanty Działyński, który zmarł w 1880 roku. W naszym materiale zdigitalizowaliśmy zdjęcie kartusza herbowego rodziny Działyńskich, który znajduje się na kościele parafialnym w Działyniu koło Golubia Dobrzynia i jest to jedyna pozostałość po Działyńskich w działeniu koło Golubia Dobrzynia. W naszym cyklu Bohaterowie Historii prezentujemy historię postaci z naszego dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego, które zapisały się w dziejach właśnie regionu. Są tutaj dowódcy wojskowi, są politycy, są magnaci, są szlachcice, są królowie, są duchowni, są biskupi, są również żołnierze i różnego rodzaju bohaterowie historii. W ten sposób zachęcamy do poznawania dziejów regionu. Zapraszam do oglądania.